No co, jak wam powiedziałem, gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie. Widzicie, załapałem się jeszcze na siedanko. To się w sumie dla makaron dali, i się w lodówce nie ma. I co, i zaczynamy jeść. Poka hej. Dzisiaj rozdawałem jeszcze dodatkowo bagietki. Mam bagietki, zaraz sobie zrobię. O kurczę, ile dzisiaj będę miał jedzenia, a dzisiaj, proszę państwa, z tym, z Kolumbijczykiem chyba go zaproszę na, proszę ja was, na kolację do Rofeterio. O kakej się widziałem, szpijanka. Widzicie, już mamy Hollywood, zobaczcie, jaka przyszła dziewczyna, starsza kobietka, ma poczucie humoru, a ja co, ja zaczynam jeść. Gdzie ludzka stopa stanie, tam pokaz dostanie. I robimy. O! Nożyk. Ja chyba wziąłem nożyk, mam z boku włożyłem. Ja zapomniałem zabrać. A nie, tutaj włożyłem nożyk. Nie wiem, gdzie włożyłem nożyk. Tu włożyłem wczoraj i zapomniałem, że go tutaj włożyłem. Teraz go znajdę. Jest. Drugie doładowanie dzisiaj zrobiłem, bo wczoraj zrobiłem jedno, dzisiaj drugie. Zrobiłem się, tylko jeszcze jedno. Arabowie tutaj przyszli, którzy mnie znają i mówią, że ja cały czas filmuję. No tak, ja mam ręce i nimi kręcę. Widzicie, tu masełko, proszę, bo te ich noże to się można wziąć tylko ze sobą na drogę, ale nie tutaj. Będzie wszędzie wolno, w ogóle w Paryżu nie wolno takiego noża nosić, wiecie? Gdyby mi policja znalazła, to mi skonfiskuje ten nóż. W kieszeni nie wolno takiego noża nosić. Gdybym go miał może w plecaku, to tak, ale ze sobą nie wolno mieć w kieszeni, ja go w kieszeni noszę. A dzisiaj położyłem go wyjątkowo wczoraj, wieczorem, bo wieczorem jak przyjechałem, o i tak. A co dzisiaj konfiturki nie dali? A i dali ten soczek taki dobry, zobaczcie. Dali ten dobry soczek. Zamiast konfiturki to dzisiaj będziemy mieli z tym. Ale się spóźniłem, ten sosik jest dobry, to by sobie makaron zjadł. Miałem ochotę na coś ciepłego, ale nie zdążyłem wziąć ciepłego niczego gdzieś. Będziemy jeść, a jednak złożymy to i będziemy jeść łyżeczką. Jedna łyżeczka się przyda. Cukier, sahar, cukier. Proszę bardzo, to babka i widzicie. Ale nie zdążę się dzisiaj wykąpać, ale wezmę jeszcze może... wezmę ze sobą jeszcze tą szczoteczkę do zębów i maszynkę do golenia. Będę miał, jak się będę golił, wiecie. Na później będzie. O, okej. As Ameba, byłbyś tu dzisiaj ze mną, byś przyjechał. As Ameba, czekam na twoje pierwsze zgłoszenia. O stalking, o tych, którzy mnie prześladują. Mój wizerunek chcą zniszczyć. Proszę, mój telefon S22 się ładuje. Zobaczcie ile. 30% już ma. Thank you.
Nic nie wiem, co się na wojnie, to czy na Ukrainie interesuje mnie. Dla mnie pierwszego brakło sosu, za późno przyjechałem, 12.10 zabudowaliście, mnie zamykają. No co, i to może by było na tyle. Tam jest telewizorek, a tutaj pijemy płyn. Bardzo dobry ten soczek jest. Pyszny, a tutaj kamerman na tym stał na makaronie. Ale weźmiemy go, chociaż nie mamy sosu. Z mięsem. Zaraz pójdę po dodatkowe masło i kanapkę sobie wezmę na później. Ale co dzisiaj będę miał w restauracji z Robertem z Kolumbii? On to po rosyjsku ze mną rozmawia. I za minutkę kończymy. Drugie śniadanie dzisiaj widzicie. Z masełkiem. Tam mam się na zewnątrz. Nie wiadomo, co jeść, co pić. To nie jest cappuccino, to jest soczek. Pyszny. Lajkujcie, subskrybujcie, hoka, hej, się widziało, ja mam szpijankę.